Cześć, tu Krajzis, witam was na kolejnym odcinku z serii Kripsy. Jesteście ze mną? Lenorek, hejka. Tak, i znajdujemy się na serwerze brodać.net na wersji 1.8. Mam dla was cztery kolejne domki przygotowane w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie dosyć szybciej niż ta przerwa między dzisiejszym odcinkiem a ostatnim odcinkiem. Będzie serwer 1.9, więc w tym momencie, jeżeli macie coś ciekawego do pokazania na serwerze 1.9 i jeszcze na serwerze 1.9 nie pokazywaliście nic fajnego, w tym momencie w komentarzach piszcie swój nick, nazwę home'a oraz napiszcie na wszelki wypadek, że jest to serwer 1.9, bo wciąż znajdują się ewenementy i wspaniali agenci, którzy pod filmikiem, o którym zgłaszamy powiedzmy 1.8, zgłaszają 1.12. Dobra, zaczynamy, lecimy na home C1. I tutaj mamy pierwszy domek. Pierwszy domek jakaś. Witaj Krypsowiczu. Witaj na działce Damian 1693. Domek budowałem sam od połowy edycji. W budowaniu terenu pomógł X Sebek i serduszko. Jest też pięknie zrobiona wyspa. Domek zrobiłem z dużymi przerwami. Sprawdzaj, każde obrazy są tajne przejścia. W doradzaniu pomagał również X Sebek i Kaporso oraz podłoga Nezeres podłoga. A w ocenianiu pomagali. X-Sebek znowu ten X-Sebek. No, zaraz sprawdzę, czy sam X-Sebek tego nie wybudował. Mam nadzieję, że się domek się spodoba. Życzę miłego zwiedzania. Ej ty, PS, pozdrawiam X-Sebek pod serduszko i Florkę serduszko. Jezu Chryste, ty masz chyba jakiegoś psioła na temat tego X-Sebka. Dobra. Jest śmieszne? No. Ten mi lockblock tego nie wyskakuje. No możliwe, że dawno temu wybudował. Dobrze, mamy tutaj domeczek całkiem przyjemny z zewnątrz. Wiatrak, w sumie nie wiem czemu tu się znajduje. Z helikopterek, samolocik tutaj gdzieś był. O, jest. O, samolocik całkiem fajny. Mamy... A jakby się tak zdarzyło? Raczej chyba się nie zderzy. Mamy drugi samolot, no nie zauważyłem, koci przestań. I to miałczeć, mamy balon również. O, balon jest całkiem fajny. No, podoba mi się. Mhm. Statek, jacht i latarnie. To tyle jeśli chodzi o wyspę. I teraz tak, ja wiem, że ten samolot, jacht, ten samolot, chyba balon nie jestem pewien, balon to nie wiem. I ten helikopter są ze schematika, co zresztą zobaczycie niedługo. Tą wieżę też kojarzę skądś. To nie jest czasem to nie jest wieża z Port Edge? Czekajcie. Warp, port. No tak. No tak. Ja mówiłem, że skądś kojarzę tą wieżę. Dobra, no nieważne. Oczywiście, że sobie można takie rzeczy wybudować. Ja na to nie będę negatywnie patrzył, bo i tak ocenię, że będę tylko i wyłącznie ten domek. Te wszystkie schematki dokładnie w żaden sposób nie zmienią mojej oceny, bo po pierwsze, nie wyglądają jakoś specjalnie fajnie tutaj wrzucone. O, tej motorówki nie kojarzyłem akurat, a jest całkiem przyjemna. Nie wyglądają jakoś super wrzucone tutaj. Brakuje mi na przykład, zamiast ich wrzucać, mogłeś poprawić tą wyspę. Zamiast takich dziur tutaj widocznych, trzeba było to wszystko no, piaskiem wysypać, żeby to jakoś ciekawie było ogarnięte. Do tego masz tutaj gigantyczny wiatrak. Nie wiem, czy twojego autorstwa, czy ze schematika, który... nie jest ci potrzebny. Masz tu jakieś pole? No nie, no to co on będzie mielił? Przywożą mu specjalnie zboże, żeby mielić? No nie opłaca się. Omijać pośredników, robić z tego wiatraki tam, gdzie jest zboże. Dobra, ale nie czepiajmy się takich pierdół. Mamy tu domek. Domek taki... prosty jak dla mnie. No właśnie, z jednej strony jest prosty, ale z drugiej strony jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż typowe domki, które znajduję na serwerze. Z tych takich prostych. W tym momencie mamy dwa dachy, jeden w tą stronę, drugi w tą stronę i to już fajnie wygląda. I to mimo, że tak naprawdę nie wymaga jakichś większych umiejętności budowania, nie wymaga, nie wiem, jakiegoś nie wiadomo jak abstrakcyjnego spojrzenia na ten domek, to o wiele ładniej no po prostu poprawia ten domek. To jest fajne. Komin troszeczkę za niski. No? Jaś kiedyś świnkę na belce w domku? Jakoś. Którą ujeżdżać można. A ponoć świnie nie latają. Dobra, w sumie jedyną fajną taką rzeczą, która z tych takich dookoła wszystkich tych osób, to podoba mi się boisko do siatki. Zwłaszcza, że jest fajnie zrobione z samymi siatkarzami. Dobra, wchodzimy do środka. Damian 169. Czy ci czasem nie brakuje jakiejś jednej cyferki tutaj? Tak, trójki ci brakuje. No ale to już nieważne. Zapraszam cię, Glenorze. Jestem. I pierwsze co mamy? Szafeczkę, przedpokój, no i tu całkiem ładnie wygląda. Parter mi się podoba. Mamy
nie najgorszą kuchnię. No jest kilka błędów w tej kuchni. Jak jeszcze raz widzę trzy piece w domu. No właśnie, szczerze mówiąc, to jest bardzo słaby pomysł. No jeden piec, zrób jeden piec, a tutaj dodatkowo jakąś szafkę w tym stylu. Bardzo fajne są te brązowe szafki. O wiele fajniejsze są niż te białe. Mimo, że wciąż mają ten minus, że są bardzo jednolite oraz powtarzalne. Chociaż... tak jak mówię, brązowe są o wiele lepsze niż białe, czy nawet te czerwone, które gdzieś tam ostatnio się pojawiły, te brązowe są fajne. Jeszcze nie widziałem. Czerwone właśnie też widziałem. Mamy lodówkę na 1,12, że na przykład czerwone się pojawiają. Dobra, mamy miecz, zwykły nóż kuchenny, okej, fajnie, pasuje tutaj. Mamy mikrofalówkę, jakoś dziwnie podwieszoną, to nie jest dobre miejsce. Właśnie tutaj mógłbyś jakoś tą mikrofalówkę ogarnąć na jakimś podwyższeniu czy coś. Dobra, ale to jest tylko i wyłącznie kuchnia, no nie spuszczajmy się aż tak bardzo nad tą kuchnią. Tutaj mamy... stolik z jedzonkiem, przyjemnie zrobiony, fajnie, podoba mi się. Kominek. Kto by się jej zachciał? Podpalisz proszę, już jest podpalone, więc ja tą tabliczkę skasuję, a przy okazji to mi jeden dodatkowy bloczek też ci podpalę, chyba purpos tu musiał być albo Natalia, skoro już jest ogień, no ale trudno. Oczywiście przypominam, można zgłaszać domki zarówno u mnie, jak i u purposa, więc z tym nie ma problemów, czy u Natalii, Werteza i u kogokolwiek tam będziecie chcieli. Dobrze, co my tu dalej mamy? Zejście na dół sobie zobaczymy później. Kocie, uciekaj. Już. Ona jest teraz głodzona specjalnie, bo podróż ją czeka, więc żeby nie miała problemów. Wyjdzie i jej się to nie za bardzo podoba. Oj, miałczy, nie wiem, czy to było słychać, ale miałczała mi tutaj pod nosem. Dobra, mamy poduchę. No kurde panie, chociaż tak tą poduchę zrób. No, mamy poduchę, mamy nie najgorsze łóżeczko, na którym się nie skacze. O. Zawiodłem się. Minus jeden punkt. Mamy tu szafki, te same co w kuchni. No to jest trochę niefajne, nie jeżeli używasz tych samych szafek w kuchni, masz ketchup i musztardę w swojej sypialni. Dobra, ale oprócz tego mamy tutaj nawet przyjemne stolik i kanapy, telewizja, i to jest akurat dobry pomysł, że masz całkiem spora odległość między kanapą a telewizorem, z tego powodu, że nie siedzimy nigdy przed tym telewizorem, przynajmniej te 3 metry mamy, może 2, jak ktoś ma ciaśniej odległość. Powiem ci, na przykład, że jak widzę te podwieszane telewizory, to mi się wydaje, że ten to mi się tak pierwszy raz wpasował do domku. Tak nie przeszkadza, wiesz, za bardzo. Mm-hmm. No, to dobrze. Tu mamy drabinę z wejściem na sterch i to nie jest źle. Samych drabin starajcie się unikać w domach, ale wejście takie po prostu już na sterch, no, przejdzie. Jak dla mnie przejdzie, jest całkiem przyjemne. Mamy strasznie dużo tu pajęczyn. Panie, wynająłbyś jakąś fajną pokojówkę, która by ci to sprzątnęła. I ogarnął to. Masz tutaj także jakąś skórę na ziemi. Kocie, uciekaj. Tu ma kurę. Co? A tu ma kurę. Kurę. Po co ci kura w sypialni? Dobrze, że nie owca, nie ale... Zresztą tu jajko znalazłem. No dobra. Zjedźmy jeszcze na dół. Ogólnie rzecz biorąc, ten domek jest całkiem przyjemny. Ma parę potknięć. To jakiś tam cały czas na bieżąco wytykamy. Ale ogólnie jest zrobiony ze smakiem, raczej przyjemnie. Tutaj starałeś się zrobić taką podłogę dziurawą. Ja nie wiem, czy w takim domku z modern to jest dobre rozwiązanie, ale widzę, co, że tak powiem, planowałeś. Dobra, tu mamy drugi telewizor. Znowu szafkę z ketchupem i musztardą. No, widzę, że lubisz ten ketchup. No, nie oceniam. Tutaj mamy szafę, zamknijmy ją i zejdźmy jeszcze niżej. Brakuje mi wciąż łazienki. O, pewnie jest. Na samym dole. O. Jest łazienka z prysznicem. Nie podglądam. Tak, bo ja teraz biorę prysznic, o. Dobrze. Masz bardzo spory odpływ, taki, że wiesz, tu jakaś kratka by się przydała. No cokolwiek zrobić, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Do tego... O, tu mamy tą... Jest. Wannę. Z całym mechanizmem, lustro. Ogólnie wygląda fajnie. Jedyny minus jest taki, że zakładam, że życie całe toczy się albo tutaj, albo jeszcze piętro wyżej. Gdzieś tutaj, w tym miejscu. Ja bym tu i na piętrze siedział prawdopodobnie. Wiesz, z drugiej strony tu też ma telewizor, ale dobra. No i w tym momencie tak, no dobra, jest telewizor, jest trzeci telewizor. Mała łazienka na górze, sama toaleta. O, sama toaleta, a już by ten punkt logiczny byłby, że tak powiem, zaliczony. Ale oczywiście tutaj, ramka w ramce.
tutaj, a wiem, z tyłu jest mapa po prostu. No. Tutaj, jeżeli takie coś wspominam, to nie jest tak, że to jest taki duży błąd, za który, nie wiem, odejmuję punkty, po prostu gdzieś tam o czymś takim mówię, to raczej bardzo pod ocenę nie podchodzi, chyba że już jest naprawdę drastycznie to zrobione. Dobra, mamy tutaj taki stolik do enchantowania i bibliotekę. O, biblioteka całkiem fajna, lubię takie rzeczy. Ja i tu dalej, tu już tak średnio to wyszło. To na dole. O, za dużo tej wełny. Mhm. Dobrze. Kurde, masz skomplikowane podziemia, a ja tego nie lubię. Tu mamy piekło, wodę, stół, kuchnię jeszcze jedną. Po co ci druga kuchnia? To taka ciasna, nieprzyjemna. Aha, że masz no, i tego, inny rodzaj tych półek, innych pierdół. Piekarniki. Nowy piekarnik, znowu trzy piekarniki. No nie, to akurat nie jest dobry pomysł. Tutaj masz łazienkę znowu kolejną. Z lustrem, no fajnie, że z lustrem. Kaczuszką pływającą. I z drugiej strony też kaczuszka i też odwrócona. Tak, i jest tu jakiś armor stand, który powinien chyba wyskoczyć, kiedy podejdziemy. Ale my jesteśmy na VC, czekajcie, ja wyjdę z VC. Dobra, wejdźmy na VC z powrotem. Fajny pomysł, naprawdę przyjemny. O, lustro przyjemne. Zrobione z map, takiego lustra jeszcze nie widziałem. Jakbyście taki odblask tutaj zrobili, to byłoby naprawdę już epickie to lusterko. Ja tak się przyjadę, mam jakieś tutaj cele, jakieś nawet mechanizmy redstone'owe, fajnie, chętnie bym je zobaczył, no ale za dużo tego porobiłeś. Później jakieś jeszcze tutaj dalej korytarze, jakiegoś smoka. No nie, no to przesadziłeś trochę. Szczerze mówiąc, spoko, fajnie, że się dobrze bawisz i robisz, ale może bardziej, jeżeli chcesz to na klipsy i mieć fajną scenę, to doprowadź do jakiegoś fajnego porządku domek i, nie wiem, kawałek piwnicy, a nie rób takich wielkich rzeczy, których ja już negatywnie na nie patrzę, ponieważ jest tego tak dużo i gubię się, po prostu się gubię. Mój malutki rozum tego nie ogarnia. Tu mam jakąś salę kinową. A powiem ci, że pierwszy raz w życiu widzę tak fajnie główki opisane. Nie wiem, gdzie jesteś. Zgubiłem cię. Mówiłeś kręgielnia, a tej kręgielni jeszcze dotąd nie znalazłem. Serio? Jesteś w jakiejś sali z podpisami? Okej, okay. Czyli tu było jeszcze więcej. Kręgielnia? Jesteś w kręgielni? No chyba, no przynajmniej dla mnie to była kręgielnia. No nie wiem, co to może być. O, wróćcie. Glenar. Aha, no tak, no faktycznie, no taka kręgielnia, stół do zabawy, ale jest słaby, on jest naprawdę słabo tego zrobiony. Jakbym brał to jeszcze pod uwagę do oceny, to bym obniżył notę, no bo to mi się nie podoba. Dobra, za ten domek ja daję punktów tyle. Ja dam 6. Dałem 7. Sam domek jest całkiem fajnie zrobiony. Faktycznie z zewnątrz można byłoby go poprawić. Samą wyspę zrobić o wiele lepiej. No faktycznie. Dobra, 7. Stoję przy moich 7. Ten domek po prostu dach można byłoby troszeczkę pozmieniać. W paru miejscach zrobić te takie, nie wiem jak to się nazywa, to nie są świetliki, to się ma specjalną nazwę, której nigdy nie pamiętam, ale gdzieś tam ją sprawdzałem. Na przykład w tym miejscu z tyłu zamiast ten komin do góry podnieść albo w bok jakoś go przesunąć, tu gdzieś porobić jakieś pierdółki, no cokolwiek, żeby to ciekawie wyglądało. Dodatkowo masz tutaj postawione doniczki, a nie masz kwiatów. Masz tutaj zrobione ognisko, nie jest podpalone, ale to akurat nie jest twoja wina, już ci podpalam. Masz dużo fajnych rzeczy, które można było poprawić, zrobić tutaj jakąś plażę, pociągnąć to, a zamiast tego zacząłeś robić dół, który jest zbyt skomplikowany, nieprzyjemny, niefajny. Nie wiem, ta latarnia, powiedzmy, okej. Lądowisko jedno, spoko, ale po co te samoloty? Gdzie one tu wylądują? Po co one tu latają? Dwa statki, port zrób, jeżeli robisz jakąś już motorówkę, to zrób jakiś niewielki porcik. No tu masz jedną motorówkę, a tu masz jachcik. Ten wiatrak, naciul ten wiatrak. No po prostu, szczerze mówiąc, dużo rzeczy można byłoby tu poprawić. Zamiast tego czasu marnować na ten dół, to właśnie, tu jest chyba rower. Rower jest fajny. To jest BMX, mi się podoba. Faktycznie, no rower jest fajny. Rower jest przyjemny. No jakby dałoby się takie koła? Nie, o wiele gorzej. Więc w tym momencie zamiast skupiać się na jakichś takich naprawdę słabych rzeczach, zrobiłbyś coś ciekawszego i byłoby lepiej. Dobra, lecimy do następnego domku, bo straciliśmy 15 minut na jeden domek, gdzie no, nie zwiedzaliśmy tak naprawdę nic nowego, nic ciekawego, nic takiego tego. No, Home C2. Chodź do mnie. Dobra, no i jak tu samo widzimy, ten sam samolocik lata sobie tutaj. Ten sam helikopter lata, stoi tutaj, ten ma przynajmniej fajniejsze lądowisko. Mamy jakąś wielką postać, w ogóle tylko należy ten dom, jakbyś pisał PSI. Loaleo.
Loale, elo. Dobra, też mamy boisko do siatki, tym razem jest 5 osób. No trochę chyba za małe boisko na 5 osób, ale niech będzie. Mamy niewielki, malutki domek, który jednak nie ten domek został zgłoszony, bo zobaczcie tylko ile to tu jest. To raczej nie jest to zgłoszone. Zgłoszone chyba jest to zejście do tych podziemi. Tu jeszcze mamy jakąś norę lisiczki. O, proszę bardzo. Ja mam wrażenie, że gdzieś byłem, tu chyba gdzieś kiedyś wejście było. Ja czy w ogóle nie... A, jest, widzę. Widzę, tu jest wejście. A, dobra. A, nie przyzwyczaj, muszę otworzyć. Chodź, zapraszam cię. Wiem. Dobra, i tu mamy tabliczki. Witaj drogi Kirpisowiczu, mój nick to Loa, Leo, Loa, Lelo. I mam 15 lat, na tej wersji gram od dosyć niedawna i mam nadzieję, że mój domek ci się spodoba. Prosiłbym o ocenianie całej działki. No na pewno nie będę całej działki oceniać, jeżeli będzie ogromna. W domku są użyte trzy style, modern, klasyk i styl jaskini. W domku jest jedno ukryte przejście, do którego nie potrzeba pomocy. Polecam też sprawdzić za wodospadem i za mostem. No dobrze. I teraz tak, tutaj w sumie dało się zrobić... O, no dobra, może nie będziemy ci poprawiać. No nie, następnym razem ci to poprawimy. Mogłeś tu dirta zrobić. Mamy tutaj kapcie, tutaj jesteśmy na początku w tym jaskini. Mamy tutaj siłownię z lustrem, okej. Mówię okej, bo to nie są wasze projekty, te siłownie i tak dalej, więc to już jest, to, no nie ma się czym chwalić tak naprawdę. Mamy kuchnię z białymi szafkami, no mógłby być chociaż te brązowe albo te szare skombinować, ale przynajmniej nie ma trzech kuchenek. Na plus. No i wcale znów taka najgorsza ta kuchnia nie jest. No nie jest zła, pomijając lewitującą wyspę na środku. Za to jest fajna lodówka, która mi się podoba. Mimo to ta lodówka nie pasuje w momencie, kiedy używasz już takich szafek. Ja wolę zrobić kuchnię całkowicie z banerów, z ramek, innych pierdół, a nie z map. Jakoś tak wolę. To jest chyba akwarium. Nie wiem. Na 1.13 będą fajniejsze możliwości akwaria. Tutaj mamy brodacz, czyli mój telewizor, i dwa jakieś banery. No okej. Okay. O, patrz, na 1.13 będzie można robić realne akwarium, bo mogą ryby pływać. Pewnie. O, mamy łazienkę z prysznicem. Czy tu jest, są jakieś mechanizmy? Nie. O, tu nawet się jakaś taka dziura zrobiła. Czy... O, tu jest mechanizm. Leci woda. Patrzę. I mnie wypycha. No nie podglądaj mnie. Mamy także toaletę ze spuszczaną wodą i lustro. Nowy rodzaj lustra wszedł. Teraz wszyscy będą go stosować. Ale ładny jest. No i jest okej. Okay. Wolę te takie z baneru, z odblaskiem. Okej, okay, kolejny maniak tego ketchupu i musztardy. Nie no, to są jakieś napoje, to widać, ale mi się to kojarzy z ketchupem i musztardą. Trzy komputery, okej, okay, fajnie. I szafki z kuchni. No, niezbyt dobrze. Te szafki wyglądają takie tanie szafki z IKEA. Dobra, tu nie ma żadnego tajnego przejścia. Tu jest tajne przejście i mamy piekło. Good. Tutaj mamy zejście, nie schodzę, bo jest niezrobione, zejście nie zrobię, tego nie wchodzić, nawet jest opisane fajnie. No i dalej wchodzimy w podziemia i mnie się już humor psuje, jak widzę, że wchodzimy w podziemia. Naprawdę, wiecie co, ja gdzieś tam staram się, nie wiem, obejrzeć je, ewentualnie wyciąć kawałek tych podziemi, jeżeli jest naprawdę już słabo to zrobione. Ale nie róbcie takich wielkich podziemi. Aha, tu się skończyły podziemia, to tyle chyba. Niech ci się humor poprawił. Tak, tylko w takim razie o jaki wodospad mu chodziło? Aha, tam na zewnątrz trzeba było. Tu jest magazyn. Fajnie, mi się tu podoba, bym tu mógł mieszkać. A mnie nie, ja nie lubię tak, wiesz, to jest jaskinia. I jakoś tak ten klimat mi się nie podoba. Jest całkiem dobrze zrobiona ta jaskinia. Sufity nie są płaskie aż tak bardzo. Można byłoby nad nim jeszcze popracować troszeczkę, ale już to całkiem przyjemnie wygląda. Jest tutaj plus za to. Pomieszczenia same w sobie są wyremontowane, okej. Okay. Ale to nie jest mój styl. Znaczy, na pewno czego budowy. Bym nie łączył do tego wszystkiego, to moderno. Jakoś. Tu jest pusto. To pomieszczenie mi się nie podoba. Tutaj można byłoby jakieś ramki, jakieś troszeczkę większe, jakieś szafki, jakieś pierdółki, no po prostu można byłoby nad nim lepiej pracować. Mamy stół tu gier i zabaw. Fajniejszy niż w poprzednim domku. No, bardziej tak, mi się prawda. Podoba. I tu pewnie tajne przejście. Na pewno? Nie ma tajnego przejścia. I to na pewno. No i to chyba wszystko. Dobra, tu mamy podpisy. O Jezu, jaki piękny jestem ja. Zobacz. Blady. No, ale to dobrze, bo ostatnio jak mnie budował, to byłem cyganem, byłem taki cały brązowy. I tak, i to chyba wszystko. Jeszcze ja się tak na GM3 przelecę.
tu wszędzie byłem, tu wszędzie byłem. Faktycznie, tu nie ma jakichś takich bardziej skomplikowanych rzeczy. To jeszcze tylko w takim wypadku wejdźmy do ten wodospad, tylko gdzie jest ten wodospad? Tu jest wodospad. Na zewnątrz gdzieś był. Tak, jest, widzę. Widzę, a za wodospadem... jakiego jest znowu smoka. Wejdź do środka potwora. I tu mamy człowieczka w czerwonej zbroi. No... nie urzekło mnie to. Ta paszcza, ta jaskinia. No dobra, ocena. Ja daję punktów tyle, o. Ja tak szczerze teraz już nie wiem. No, oceniaj. Połówek nie można dawać, nie? Nope. No, mnie się tak podobał ten styl, więc no ja dam 7. Co prawda ten modern tam tylko nie pasował, ale... dla mnie wszystko okej. Ja w tym momencie na odwrót, czyli dałem 6 punktów. Jeszcze raz, Nick miałeś... Loalelo. Domek nie jest zły, jest całkiem fajnie zrobiony. To nie jest mój styl tej jaskini, ale nie przez to patrzę przez ten pryzmat. Podoba mi się fakt, że faktycznie były to podziemia, ale nie były jakoś bardzo skomplikowane. Ale... gdzieś ten domek mnie mniej urzekł. Niektóre pomieszczenia są nie do końca dopracowane. Na przykład ten pokój z fortepianem mógłby o wiele lepiej wyglądać. Ten pokój można byłoby nad nim coś porobić ciekawszego. Często używasz na sufitach wełny. Ja akurat nie przepadam za tym budulcem, jeśli chodzi o sufity. I ściany w Medievalu używam, ale też gdzieś tam ta tekstura nie jest zbyt dobra. Tutaj mamy farmy i tak dalej, więc ich się może nie będę czepiać. Prosiłeś, żebyśmy poszli za tą jaskinię, a szczerze mówiąc ta jaskinia gdzieś tam mi się nie podobała. Kuchnia jest po prostu okej, okay, ale dobrego słowa o niej też powiedzieć nie mogę, bo chociażby latająca wyspa, te białe, których nie lubię, szafki połączone z lodówką, którą lubię, ale która nie pasuje to samo do tych szafek. Tutaj tak samo masz kamień, który jest trochę średni w tej kuchni. No ten domek mnie się mniej podoba niż poprzedni, mimo że jestem ci naprawdę wdzięczny i dziękuję ci za to, że podziemia nie były jakoś bardzo skomplikowane. Loalelo punktów 6, czyli łącznie 13, jak na razie z remis między pierwszym i drugim domkiem. Dobra, lecimy dalej. Home C3. I to jest domek należący do Kubulek 2011, jeżeli dobrze pamiętam. To nie jest twoja głowa? Nie. To tak patrzę. Też wiem, że ich dużo jest na serwerze. Są jakieś głowy. Dobra, więc tak, mamy domek, który troszeczkę wygląda jak jakieś mauzoleum, albo nie wiem, jakieś coś w tym stylu, o bardzo płaskim dachu i ten płaski dach nie do końca mi się podoba. Minusem tego domku jest to, że jest praktycznie cały z kwarcu i brakuje u niego jakiegoś materiału, który by przebijał się przez to, nie wiem, dach innego koloru, może jakieś pionowe słupy innego koloru. Z tyłu zresztą miałbyś taką bardzo pustą tą ścianę, gdyby nie fakt, że tu jest dużo drzew, które zasłaniają ten widok. Podoba mi się za to taki klimat, że wchodzimy sobie z pełną drzew dookoła mnie, tu jest jakaś ścieżka, żywopłot, gdzieś tutaj się tam pojawiamy i idziemy taki domek, no całkiem przyjemnie wyglądający od frontu. To jest na pewno plus. Dobra, wejdźmy do środka. Zapraszam cię. Kojarzy mi się z jakimiś takimi dworkami, albo właśnie z mauzoleum, czy coś w tym stylu. Pierwsza mamy, na początku mamy tutaj szafę, okej, okay, ładny, przedpokój całkiem przyjemny. Potem mamy wejście, sufit i podłoga z tego samego materiału. Mały minus, ale nie zważajmy na to. Strasznie nie lubię, jak robicie takie dziwne, chaotyczne, poszczępione dywany. Dlaczego? No, co wy macie, jakiegoś tygrysa w domu, który jest wściekły i musi coś drapać? No bo kodów... znaczy, powiem ci tak, jeszcze do tej białej się nie przyczepię, ale wiesz, tu na podłodze fioletowa i tu na szafkę fioletowa to tak trochę dziwnie. Ja już tej białej się czepiam, no bo są takie dziwne kawałki tego białego, no dosłownie jakby przyszedł jakiś naprawdę kot z nożyczkami i wszystko pociął, złośliwy. Dobra, mamy inne jeszcze rodzaje szafek tutaj, szuflady raczej w tym momencie, czyli ty stawiasz na szuflady. O, są czerwone szafki, więc zobacz, są też czerwone. I ten czerwony tu totalnie ci nie pasuje, jak pięć w oko. Jeżeli już robisz czerwone, to w tym momencie wszystko czerwone. Jak już robisz białe, chociaż nie lubię tego białego, to zrobisz wszystko białe. Więc w tym momencie robicie miszmasze tych styli i to wygląda jeszcze gorzej, niż mielibyście użyć na przykład tą gorszą dla mnie lodówkę. Znaczy, ona wygląda całkiem fajnie, ale już mi się przejadła oraz jest dosyć bardzo taka uproszczona. Zamiast tych, prawda, szafek, tych czerwonych też białe dać, aby to fajnie wyglądało. Tu mam jakiś stoliczek. Nie wiem, czemu tutaj jest tak. To jest chyba kuboida. No, pewnie.
sensie tak, nie będę niszczyć, ale właśnie to jest też minus, że ona jest tutaj, a nie dwie kratki niżej. No, Kubulek, tu się troszeczkę nie dopracowałeś tego. Mamy jadalnię. Na trzy osoby tylko i wyłącznie. Ma taki wielki stół. Tak, ogromny. Ale wiesz co, to akurat nie jest źle. Jest dosunięty do ściany, żeby mniej miejsca zajmował. To akurat jest okej. Okay. Mamy jakieś masło chyba, czy jakiś miód, nie wiem co to jest. Ser, kawałek sera, to jest chyba ser. Mamy nutelę, mamy ciasto, czyli tu fajnie wykorzystuję główki. Podoba mi się. Wiesz co, ja jestem takiego zdania, że jak już wykorzystuje się drzwi do podparcia, to tutaj używa się półpłytek. Tak, tak. No, zastanów się, Kubulek, nad tym. O, i kolejne kuboidy. To nie, to ci na minus działa, bo to łatwo mógłbyś... No. Jest też komenda, gdzie nawet nie musicie jej kryć, a ta czy sama się ukryje poprzez komendę, więc... Tak czy jak to powinnyś... No kratkę, dwie kratki niżej. Zobaczmy, czy się dało. Dało się, bez problemu. Dało się to zrobić, więc Kubulek, tym bardziej, no, masz za to minus. Telewizor, fajnie, stoliczek, to akurat dobrze zrobione, taki w stylu jasnym. Może trochę w tym właśnie, w tym domku jest trochę za jasno jak dla mnie, ale to jeszcze nie jest jego na minus. Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze jest na parterze, bo domek jest całkiem sporej wielkości. Nie, to tyle, więc można wejść na górę. O, tutaj podobają mi się te okna. To fajnie wygląda, to na plus. Pasuje. Biblioteczka tu jest za pusto. Tu na przykład bierzemy sobie, no nie wiem, jakiś tam żółty przykładowo i robimy dywan taki, zwykły. I już to jak dla mnie tylko tyle, a już lepiej wygląda. Dalej, prosta rzecz, weźmiemy sobie obrazek, pyk i raz, dwa, puf, nie ramkę, wziąłem ramkę, nie obrazek. Obrazek, puf. Puf, nie, znowu ramka. Albo nawet jeszcze lepiej, puf, i już mamy, już jest to lepiej zrobione. Idź pan Stefan, idź mi stąd. Co tu dalej jeszcze można byłoby? Tu. Albo nawet jeszcze lepiej, tu. Proszę bardzo. I już ten pomieszczenie o wiele lepiej wygląda. A do tego jakieś lampy na górze, no cokolwiek. Tu jest ładnie już zrobione, z kwiatami, winoroślami, tu jest przyjemnie. I teraz tak, mamy kanapę, czyli takie zagospodarowanie prostego pokoju i tu jest dobrze, chociaż znowu dalej, puf, jeden, albo tak i tak, dodatkowo tutaj, proszę bardzo, i już ten pokój przyjemniej wygląda, można ramkę, można coś w ramkę włożyć, pochwalić się, jeżeli coś wygracie, czy cokolwiek. Dobra, idziemy dalej, mamy, tu jest za bardzo zarośnięte jak dla mnie, ale gdzieś tam jakiś klimat tego czuję. Mamy łóżeczko, tutaj dałoby się dać czerwony, nie wiem, dywanik i mieć skaczące, wiesz co, odbijające łóżeczko, ale nie będziemy się tak bardzo wcinać. Nie wiem, czemu mi się to kojarzy z jakimś pokojem wiedźmy z Dishonored'u. Wiesz, no, nie chciałbym tak sobie spać, po czym patrzeć w prawo czy w lewo na jakieś czerwone światło. Czuję przynajmniej dziwnie. Ale ja nie wiem, czy ono czasem nie jest trochę usypiające, takie czerwone? Nie wiem, czy to jakieś, nie pamiętam jak to było, ale to właśnie może nie jest aż takie źle. Ja, mi się bardziej nie podoba duża roślinność w tym pokoju. Trochę tak wygląda to zapuszczenie. Jeszcze tutaj wygląda to spoko, tam już trochę za dużo. Mamy łazienkę? Nie, to nie jest łazienka. Nie, no, łazienka. Łazienka z wielkim, naprawdę fajnym akwarium. Akwarium ci naprawdę przyjemnie wyszło. To ci mu trzeba pogratulować. To jest chyba wanna z mydłem, cytryną. Wiesz, może lubi się w to, takich kwasach. To co lubi? Nie, no, wiesz co, zapach czy coś. Może to jest jakieś mydło. I tu dalej mamy kącik do zabawy, Nukera i Kubulkę. Okej. Okay. Dobra, nie wiesz, nie, ja tam nie wchodzę, nie, to prysznic, gdzie jest jakiś prysznic, wziąć jakiś prysznic, umyć się i teraz, dobra, jest tu nie ma? Tu jest wanna, to chyba jest wanna, tak mam nadzieję, to jest jakiś brodzie, nie, chłopaki, ja tam wam nie będę wchodzić, patrzeć co wy tam robicie, ale może nie będę tam wchodzić do środka. Dobra, tak czy siak zostało nam jeszcze dół. Więc schodzimy do piwnicy. No dobra, zejście jak na razie jest całkiem przyjemne. Podpowiedź, za tym blokiem zniszcz blok. Nie chce mi się. Jest jakiś mechanizm. Muszą być dwie w dół, dwie w górę. Mhm.
Okej, ale fajny pomysł, że jest to jakiś mechanizm. No po prostu na GM3 przejdę, też polecam. A przejście dalej prowadzi nas do zniszczonego portalu endowego, przez które przejdziemy, dochodzimy jeszcze niżej. Tutaj trochę zepsułeś sobie. Ja ci już to naprawię. Fix what 10, proszę bardzo. Ale to mogłeś sam ogarnąć tą wodę. Tak na razie ta jaskinia mi się podoba. Schodzi co prawda coraz bardziej w dół, ale nie wchodzi na prawo, na lewo, wiecie, jest prosta ścieżka, idziesz do przodu, przed siebie. I to jest fajne w podziemiach. Jeżeli robicie jakieś duże podziemia, zróbcie je na takiej zasadzie, że... O, jaki fajny tego, myszka ma bardzo ładny podpis, też bardzo ładny ten... mapkę. Jeżeli robicie podziemia, zróbcie je w taki sposób, abym wiedział, że mam iść do przodu, a nie, że muszę się w pewnym momencie cofnąć, pójść w prawo, znowu cofnąć, pójść w lewo. Wiecie, zróbcie takie proste podziemia. Tu mamy przejście, które... O, tu się zamyka. Okej, to dobrze, że jest otwarte, bo mógłbym nie zauważyć. I w podziemiach mamy całą wioskę. O, tu jest ładnie. I tu jest fajnie, i tu mi się podoba. Ja już całej tej wioski nie będę jakoś tak zwiedzać. Jest nawet zamek. O. Dobrze, że to zauważyłem. Dobrze, że tu zszedłem. Dobra, to już jest bardzo skomplikowane, więc tylko i wyłącznie będziemy przelatywać na GM3. Jest jakiś podpis od Kubulka i mamy króla Kubulka. Król Kubulek pierwszy. Jakieś jeszcze zejście niżej. Jejku, tu już jest naprawdę skomplikowanie. Są jakieś lochy. Więc to tak tylko przejedziemy. Mamy szubienicę. O, szubidubidu. Bardzo fajnie, przyjemnie wygląda. Czemu ta głowa lewituje? Czy on mu odciął tą głowę? Czy miał go powiesić, nie odciąć? Jak on to zrobił? Aha. Głowa jest postawiona po prostu. Mamy stateczek. Tak. Za stateczkiem mamy kolejną jaskinię. No, ten stateczek to tak bez sensu tutaj. Chyba, że dalej pociągniesz jaskinię z rzeką, to w tym momencie faktycznie. Stateczek jest średniej jakości. Nawet powiedziałbym, że jest słaby. A ja lubię statki akurat. Ale sama wioska jest przyjemna. Kurde, no. I teraz się zastanawiam nad oceną. Tu akurat przyznaję, te podziemia podwyższyły mocno tą ocenę. Ja punktów daję tyle. Ja 9. Nie no, aż tak dużo nie dałem, dałem 8 punktów. Kubulek. Domek z zewnątrz wygląda średnio. Jak się nie lata i nie biega dokładnie, to nawet fajnie wygląda, dlatego aż tak bardzo ci za wygląd zewnętrzny ci nie zabrałem punktów. No bo tak naprawdę główny wygląd to jest przejście stąd, tutaj, a to wygląda całkiem przyjemnie. Ale resztę domku tu ci opisałem, co trzeba byłoby na zewnątrz poprawić na samym początku zwiedzania. W domku, no kuchnia średnia, tu jadalnia całkiem fajna, na piętrze parę dobrych miejsc. Łazienka naprawdę mi się podoba, pomijając nawet ten incydent z tą wanną. To naprawdę świetne, ale to świetne te masz akwaria. Naprawdę przyjemnie wyglądają i w dobrym miejscu pasują. Sypialnia jest ok, może troszkę za bardzo zarośnięta, ale to są moje własne odczucia. Podziemia naprawdę mnie urzekły. Masę roboty tam musiało być zrobione w tym momencie, co na pewno idzie na plus. Dodatkowo jest mechanizm redstone'owy. Podziemia zachęciły mnie, żeby pójść do nich z tego powodu, że nie było żadnych jakichś takich tuneli na prawo, na lewo i tak dalej, nie wiadomo co. W pewnym momencie dochodzimy do jakiegoś większego pomieszczenia i pół jaskinia, gdzie mamy całą wioskę. Całkiem fajnie zrobioną całą wioseczkę. Wszystko zresztą jest udekorowane. Prosto i na szybko, ale jest. O, właśnie, tutaj widzimy. No i jest zamek, którego tak tylko przeleciałem pobieżnie, żeby pokazać. Jest także jakaś świątynia. Więc w tym momencie naprawdę fajna praca. Punktów 8, od Glenora 9, czyli łącznie 17. No jak na razie plusujesz się na prowadzenie. I lecimy do ostatniego domku. Home C4. Chciałem to samo teraz pisać. Witaj Krypsowiczu, znajdujesz się na działce Wojowniczki XX. Domek budowałam sama, w domku są dwa ukryte przejścia, miłego zwiedzania. No i tak, co my tu jesteś? Mamy tutaj niewielką wyspę, ale przynajmniej zrobioną wyspę. Tak, piję do pierwszego gracza, który do Damiana, który tą wyspę miał niedokończoną. Ta całkiem przyjemnie wygląda. Dodatkowo wyspa nie jest płaska, nie ma czegoś takiego, że znalazł ktoś wyspę, wojowniczka nie znalazła wyspy, nie zerowała jej i wybudowała na płaskiej powierzchni swój domek, bo też często coś takiego robicie, a to jest po prostu brzydkie. Mamy naprawdę niewielkie, to molo mogłoby być większe, niewielkie molo oraz taką, wiecie, większe o 3 kratki w stronę morza, o, w tą stronę i niewielki stateczek, który całkiem fajnie wygląda, podoba mi się.
taki trochę taran ma na dole, nie wiem czemu, ale jest fajny. Taki trochę z egipskimi klimatami, ale nie do końca. Tutaj zon się odbuduje, ale na to nie zwracamy uwagi. Dobra, co my tu mamy? Mamy miejsce, gdzie możemy sobie odpocząć, leżeć pod leżakiem, pod palmą wręcz nawet i odpoczywać. Mamy trampolinę, jej! O, można skakać. Mhm. Dobra, tu jakieś bikony, ognisko. Jakie słodkie, zobacz, jak słodko wygląda. Ja wiem, jak się je robi, ale jest naprawdę fajne, naprawdę przyjemne. Na wyższych wersjach Minecrafta jest trochę słabe, bo dźwięki wydaje, że dobrze kojarzę. W sumie ja nie wiem, czy ono już dźwięku nie wydaje, tylko ja nie mam wyłączonych. Dobra, tu możemy jakieś podpisy, mamy małą zagródkę. Uważaj, jak będziesz miał za dużo zwierzaków, zaczną ci znikać. Wchodzimy do środka. No i wewnątrz jest tutaj dosyć ciasno i średnio zrobione, znaczy inaczej, jest dobrze zrobione, że to jest tylko i wyłącznie takie lobby, taki korytarz. Jakby było cokolwiek tam zrobione, to już byłoby tak ciasno, że nic by się tu nie zmieściło. Dlatego zejdziemy w podziemia, bo sądzę, że cały dom jest w podziemiach i nie myliłem się. No dobra, no to znowu podziemia. Więc tak, kanapa dobra, podobną zresztą robiłem ja na czym? W swoim domku na 1.8 na poprzedniej edycji. Tutaj mamy mapę z miejscem do zjedzenia oraz kuchnią. I kuchnia jest bardzo fajna. Ja powiem ci, że podoba mi się ogólnie ten poziom, bo kolorystycznie wszystko, wiesz. I wydaje mi się, że jak na ten moment ta kuchnia jest najfajniejszą kuchnią, którą dzisiaj zwiedzaliśmy. Dzisiaj. Może dlatego, że nie ma tych ramek, tych takich niefajnych, których ja nie lubię. Dobra. Tu dalej. Tu mamy wejście do łazienki, która też jest przyjemna. No, wojowniczka, jestem pod wrażeniem na razie. Podobi mi się. Jest łazienka, jest w fajnych kolorach, w innych kolorach pasuje do siebie. Fajne połączenie, dobre połączenie szarego, czarnego, białego. Tutaj plus dla ciebie. Wejdźmy stąd, łazienkę. Minusem jest, są te schody. Tak trochę przeszkadzają, wiesz o co mi chodzi. Mhm. Tutaj mamy zejście do podpisów i OX-a. Okej. Okay. Też jest ładny. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Ja akurat szczerze mówiąc wolę, jak takie OX i tak dalej są poza domkiem i nie przedam za ich zwiedzaniem, ale no nie jest to źle zrobione. Zejdźmy dalej, niżej. O, jeszcze mamy, niżej. Mamy magazyn. Okej. Okay. Też nie lubię takiego miszmaszu, tutaj rudy, tu drewno, tu wełna i roślinki. Dla mnie to tak średnio wygląda. O, ale za to fajny pomysł, takiej, nie wiem, kawiarenki, miejsca do odpoczynku, miejsca do odpoczynku bardziej niż kawiarenki. Nie mam pytanie, czy ta główka cię tu zmyliła czasem, że tu jabłko leży? Nie, ja akurat nie miałem serduszka. Nie wiem, czy czasem ja nawet nie rozdawałem kiedyś w pewnym momencie takich serduszek na walentynki. Znaczy, nie były, dropiły z mobów na walentynki. Dobra, podoba mi się pomysł tego szkła pod wodą, bo jak na 1.13 to będzie wspaniale wyglądać, jeżeli będą ci tutaj jakieś delfiny czy ryby pływać. To po prostu będzie mega. To będzie mega, albo Rafa kolorowa, dokładnie. Dobra, zejdźmy jeszcze niżej. I tutaj mamy pokój tu gier i zabaw. Mamy drzewko wiśniowe. Akurat tutaj można byłoby użyć troszeczkę jeszcze gliny i szkła do tego drzewka, żeby nie tylko i wyłącznie wełny. Mamy ciasteczko. Uciekaj mi stąd! Odsuń się! Proszę. Jest. To moje ciasteczko. A, dostałem ciastko. No, zapraw moje ciastka i nie wiem, o co chodzi. Dobra, to mamy dwie osoby grające w szachy, ale takie, no coś ci chyba nie wyszło. Ja nie wiem, czy tak to powinno być, ale te stołki powinny chyba troszeczkę wyżej być. Sądzę, że to jakiś mały błąd. Mamy telewizor, też fajnie zrobiony, podoba mi się tutaj, jak to wygląda. Mamy ciastko, blueberry, znaczy z jagodami i zwykłym. Mamy osoby oglądające, osobę śpiewającą. Cieszę się, że to nie jest jakiś strip dance czy cokolwiek innego. I mamy niewielki bar. Może nie do końca te liście mi się tu podobają, zwłaszcza, że na fancy one są lekko przezroczyste, ale nie wygląda to źle. I teraz jak się tutaj schodzi? Tu masz źle, to jest źle zrobione schody. Schody są u ciebie dużym minusem, jeśli chodzi o twój domek. Fajny różowy pokoik. No mi się tu podoba. Taki słodziak, ale tu nie powinniśmy przebywać, bo to pokój dziewczyny, no tak nie wypada. Sprawdźmy jej pamiętnik. A mamy komputer.
z obiektywem kamery. Fajne wykorzystanie rzeczy, które możecie dropnąć ze skrzynek do codziennego użytku. Czy tam wcześniej był nóż kuchenny, czy tutaj obiektyw kamery, to jest plus. I mamy jeszcze jedną łazienkę, też różową, a raczej fioletową. Z kapiącą wodą, fajny, fajny pomysł, podoba mi się. Więc tutaj na pewno na plus. No i teraz kurczę ocena, a nie, jeszcze zejście niżej, jeszcze zejście niżej. Okej, okay, tutaj mamy... O! Mamy zamiast wielkiej wioski, mamy obozowisko. Też fajny pomysł. Tutaj mamy po prostu stół z... To mi się kojarzy z jakimś pokerem czy cokolwiek innym, ale po prostu stół czarno-zielony i dużo jakichś różnych podpisów. No dobre miejsce na podpisy. Ja ogólnie szczerze mówiąc tak bardzo wolę delikatnie dawać podpisy, wiecie, na zasadzie mieć w pomieszczeniu 10 podpisów, a nie 30, ale jakichś takich ciekawszych. Tu jeszcze mamy zejście... Ja bo pewnie znów coś... Tu co się dzieje? Nora Szarpelowa. Nie, no pewnie tu się nic... No, chyba nic się nie dzieje ciekawego. Dobra, wyjdźmy stąd. To tyle. Przejdźmy na GM3. Tak. Tak jak wszędzie przylatywaliśmy. Tak, to chyba tyle, jeśli chodzi o ten budynek. I ogólnie rzecz biorąc, podoba mi się. Jest kilka motywów, które nie do końca mi się widzą. Jednak już na ten moment mogę stwierdzić, że jeśli chodzi o sam domek, jeśli chodzi o samo miejsce mieszkalne, to jest to najfajniejszy domek, jaki dzisiaj widziałem. Z zewnątrz domek jest, znaczy z zewnątrz ta budka nawet, nie domek, jest bardzo prosta. Nie wygląda źle, jest całkiem nawet przyjemna. Wewnątrz kilka pomieszczeń nie do końca podpadało pod moje gusta, na przykład magazyn, czy elementy schodów. Schody są dla mnie dosyć słabym tutaj elementem. Tak samo nie podoba mi się ta roślina na podłodze i suficie w tym pomieszczeniu. Ale ogólnie rzecz biorąc, ten domek mi się podobał i teraz naprawdę mam ciężkie zadanie oceny go. Mógłbym tu zrzucić troszeczkę na Glenora. Który domek mi się bardziej podobał? Ten czy poprzedni? Wiecie co? Daję tyle punktów. Ja chyba jeszcze raz również dam 9. W tym momencie też dałem 9 punktów. Ten domek bardziej mi się podobał. W poprzednim była świetna wioska, ale tak naprawdę ta wioska kierowała, podciągała tą moją ocenę. Tutaj oprócz takiej niewielkiego obozowiska, które też przyjemnie wygląda, jest naprawdę dobre, dobre pomieszczenia są, dobre sypialnie, fajna kuchnia, świetna łazienka. No po prostu ten domek mnie się podoba. Czyli w tym momencie wojowniczka dostajesz punktów łącznie 18, co jednym punktem wygrywasz z Kubu. Gratuluję zwycięstwa. Ja już w tym momencie skasowałem twoje ciasteczko niestety. O, to jest ta główka, nie ta. Ja ci to zostawię tutaj. O, proszę sobie wyciągnąć. Mam nadzieję, że nie zatrzymało się, nie płonie gdzieś, tylko jest. O, jest. Czekajcie, sprawdźmy. Jest. Dobra. Tak jak mówiłem, w następnym odcinku zgłaszamy domki na 1.9, piszemy swój nick, nazwa domku oraz na serwerze, na jakim to zgłaszacie, na wszelki wypadek. A mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, tak więc w tym momencie trzymajcie się bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć! Pa, pa!